Lewica na konferencji prasowej, m.in. o wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorców. W sobotę w Kozienicach hucznie świętowano Dzień Energetyka. Wyzwanie 100 na półmetku, czyli sobota w Kamaszach, za nami. Przedstawiciele lewicy na specjalnie zwołanej konferencji prasowej mówili dziś o konieczności wsparcia małych i średnich przedsiębiorców. Ireneusz Sitarski, który kandyduje do Sejmu z ramienia SLD, przedstawił pomysły, które mają być realnym wsparciem dla wszystkich tych, którzy prowadzą biznes. ZUS powinien być płacony od realnych dochodów, jakie przedsiębiorca po prostu uzyskuje. A to jest prosta po prostu operacja. Druga rzecz, na którą chcemy postawić, jeśli chodzi o małych przedsiębiorców, to inwestycje innowacyjne. Zdaniem przedstawicieli lewicy, państwo powinno położyć duży nacisk na startupy innowacyjne. Chcemy uruchomić program Kopernik, w ramach którego co najmniej 3,5 miliarda złotych rocznie będzie przeznaczane na te startupy. Ireneusz Sitarski stwierdził, że startupy funkcjonują i są obecne w życiu gospodarczym, ale bardzo często nie mogą przejść od etapu pomysłu i jego odpowiedniego opisania do etapu realizacji, czyli powiązania z przedsiębiorcami. Zdaniem przedstawicieli lewicy to właśnie innowacje mogą prowadzić do nowych inwestycji i powstawania nowych miejsc pracy. Nie wystarczy tylko wydawać pieniędzy, trzeba również inwestować, żeby sobie zapewnić w przyszłości dobre dochody. Na konferencji prasowej lewicy nie zabrakło także krytyki dotyczącej obecnych działań rządu związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przedstawiciele SLD stwierdzili także, że do tej pory nie jest realizowany zapowiadany kilka lat temu program dotyczący miliona aut elektrycznych na polskich drogach. W sobotę na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu świętowano Dzień Energetyka. Jak co roku impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem. Nad jezioro w Kozienicach przybyły prawdziwe tłumy, aby wspólnie bawić się od rana do późnego wieczora. Żegnamy dzisiaj lato, to smutny dzień, ale jednocześnie świętujemy Dzień Energetyka. To jest świetna okazja, żeby podziękować wszystkim pracownikom elektrowni w Kozienicach za ich ciężką pracę, która jest ważna nie tylko dla regionu, ale również dla całej Polski. Pamiętajmy, że dzisiaj elektrownia w Kozienicach produkuje blisko 4000 MW, to stanowi blisko 15% całej energii elektrycznej produkowanej w Polsce, więc można powiedzieć, że gdyby wyłączyć elektrownię w Kozienicach, bezpieczeństwo energetyczne Polski byłoby poważnie zagrożone, więc to jest naprawdę niezwykle ważna inwestycja, niezwykle ważna, można powiedzieć, instytucja na mapie naszego kraju i my politycy jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby się nisko pokłonić wszystkim tym, dzięki którym mamy prąd w domach. To rzeczywiście wielkie święto energetyków, wielkie święto ludzi pracy, którzy stworzyli tą elektrownię. Tu wielkie ukłony dla wszystkich pracowników, którzy kiedykolwiek pracowali w elektrowni, teraz w Enei, czyli też emerytów, no i przede wszystkim tych, którzy teraz pracują i tworzą tą wartość. To rzeczywiście jest znakomita firma. 15% energii elektrycznej sprzedawanej do kraju, prawie 4000 MW. W tym roku biliśmy rekord wykorzystania naszych źródeł, ponad 3800 MW. To rzeczywiście zasługa, bardzo wielka zasługa ludzi pracy, znakomitych energetyków, ludzi, którzy wiedzą, co robią. Enea to rzeczywiście jest bardzo ważna firma. To jest wytwarzanie blisko 15% energii dla całego kraju, dla gospodarki, dla gospodarstw domowych. To jest przedsiębiorstwo strategiczne dla naszego systemu energetycznego i dla naszej gospodarki, a jednocześnie ma ogromne zasługi, bo bardzo dobrze traktuje swoich pracowników. Pracownicy zarabiają powyżej średniej krajowej, dba o emerytów, o rodziny, jak widać dba też o mieszkańców miasta, bo organizuje często właśnie takie wspaniałe uroczystości, koncerty, konkursy, na których też są wspaniałe nagrody. Więc Enea oprócz czynności wykonywanych swoich obowiązków gospodarczych również odpowiedzialnie włącza się w działania prospołeczne. Podczas tegorocznej edycji wzorem ubiegłych lat nie zapomniano o emerytach, dla których zorganizowano specjalny program. Nie wiem, która to moja impreza. Pracownikiem elektrowni byłem, jestem emerytem. No i jak co roku, fajnie. No. Nie da się powiedzieć dla każdego coś miłego. Dla dzieci wiadomo, dla dorosłych. Emeryci skończyli swoją imprezę. No i czekamy na rozpoczęcie na dużej tego, amfiteatrze.
No miłe, że w Koźnicach Dzień Energetyka to jest święto dla całego miasta i regionu. No na pewno. Przykładem tego jest na przykład, że jestem z Pionek, prawda? Nie wiem, okolice tego Kozienic niedaleko. Co roku wnuczki, samochód, wiadomo. Dzień Energetyka, zakończenie lata tego. Bawimy się. Ja jestem emerytką, byłam na imprezie dla emerytów. No wszystko było miłe. Towarzystwo spotkałam ze swojej pracy. Tak dużo znajomych osób. Był obiad. No jak zwykle co roku smaczny. W czasie, kiedy jedni bawili się w najlepsze, drudzy rywalizowali na kortach, gdzie rozgrywany był turniej tenisa ziemnego. Bardzo nam się podoba, dzieciom. Tak? Najbardziej. Powiedz, co najbardziej się podoba? Tata bierze udział w konkursie tenisa. Już kolejny raz wygrał, tak? Pierwsze miejsce, tak. No i co roku przychodzimy dopingować mężowi. Podczas świętowania, tak jak podczas codziennej pracy elektrowni w Kozienicach, nie zapomniano także o ekologii. Robimy bardzo wiele w dziedzinie ekologii. To już było dzisiaj wielokrotnie powiedziane, ale my prawie 100% oczyszczamy nieczystości do atmosfery i w ogóle nie zanieczyszczamy gleby ani wody. W związku z tym wydaje mi się, że zasługujemy na takiego miana czempiona w dziedzinie ekologii. Wiemy, że można produkować energię elektryczną, nie ingerując zbyt mocno w środowisko. To jest bardzo wielka rzecz, zwłaszcza, że nasza firma i nasz blok 11 należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie. Enea to jest też firma, która ma jedne z najlepszych na świecie filtrów. Tutaj do atmosfery właściwie 100% substancji pyłowych i szkodliwych nie zostaje wyemitowanych, bo mają wspaniałe właśnie, tak jak powiedziałem, filtry, katalizatory, zatrzymują siarkę, NOx-y. No, jedynie co jest emitowane, to jest dwutlenek węgla i para wodna. No i stąd nawet niektórzy żartem mówią, że czystsze powietrze wychodzi z komina niż wchodzi do pieca. Warto podkreślić, że Enea wspiera nie tylko ekologię, ale także przedsięwzięcia historyczne. Podczas tegorocznej edycji na terenie KCRiS-u spotkać można było harcerzy działających wokół przystanku Historia i dowiedzieć się nieco na temat historii Kozienic i okolic, ale także wojennych losów Polski. W tym roku realizujemy projekt z Fundacją Enea ekologiczny. A harcerze to taka czysta ekologia. My będąc w lesie często widzimy, czy wysypiska śmieci, to je sprzątamy, żeby też obozować. Ale też przede wszystkim uczymy dzieci obozowania czystego właśnie, zgodnego z naturą. Zdrowa żywność, czy zdrowy tryb życia, nie picie, nie palenie. Napisaliśmy projekt do Fundacji Enea i otrzymaliśmy wsparcie. W jego ramach dzieci i młodzież uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, postaw ekologicznych czy po prostu survivalu. Wsparcie fundacji było nam potrzebne, żeby wyjść poza nasze działania harcerskie. Że harcerze zawsze wychodzą do ludzi. No jednak to są działania kosztowne, tak? Opieka nad dziećmi, czy szkolenia medyczne, czy nawet survivalowe. No na to były nam też potrzebne pieniądze, ale głównym celem to jest właśnie też ekologia. Wiem, że elektrownia też wspiera działania ekologiczne, stąd też jesteśmy tutaj. Tutaj razem z Instytutem Pamięci Narodowej. Podczas części oficjalnej na scenie Kozienickiego Amfiteatru wręczone zostały wyróżnienia dla ponad 170 pracowników elektrowni. Było bardzo dużo odznaczeń. To rzeczywiście moim zdaniem to takie docenienie za ich trud, wieloletnią pracę. Elektrownia stanowi bardzo wielką wartość dla całego regionu. My po prostu jesteśmy bardzo dobrym pracodawcą i dlatego ludzie tutaj są zadowoleni, że pracują i są szczęśliwi. Na koniec dla uczestników zagrały gwiazdy polskiej estrady Kasia Kowalska oraz Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. Dzień Energetyka w Kozienicach zakończył pokaz sztucznych ogni. Wkrótce w telewizji Zebra TV relacja z wydarzenia.
sobotę na strzelnicy Promna pod Białobrzegami spotkali się ludzie z charakterem, aby świętować półmetek wyzwania 100, czyli 100 dni treningu i 100 dni bez alkoholu, z których dochód trafi na pomoc dla Krzysia Czupryna, cierpiącego na pęcherzykowe oddzielanie się naskórka. Dzisiaj właśnie połowa całego wydarzenia 100, pomoc niesiona dla Krzysia Czupryna. Jest sobota w Kamaszach. Dzisiaj organizujemy spotkanie takie paramilitarne, gdzie jest posługiwanie się bronią, system Defendo, system samoobrony, gdzie można zjeść kawałek dobrej grochówki, trochę fajnego mięsa, gdzie jest dużo atrakcji dla dzieci, dla całych rodzin. Jedną z największych atrakcji podczas pikniku był krótki kurs z samoobrony. Przede wszystkim osoby, które uczestniczyły w tym krótkim szkoleniu, mogły nauczyć się rozpoznawania niebezpiecznej sytuacji, jak stanąć, co zrobić, jak zareagować, jak przyjąć inicjatywę w momencie, kiedy agresor chce wyegzekwować od nas swoje jakieś tam rzeczy. Uczymy się, co zrobić później, jak bronić się tak, żeby później nam nikt nie mógł zarzucić, że to my byliśmy agresorami, że to my byliśmy osobami, które zaczęły całą awanturę. Już niedługo kolejne atrakcyjne wydarzenie dla wszystkich tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas, zapewnia organizator. No przed nami wielki finał oczywiście, wielki finał za około 50 dni. Mówię dlatego, że za około, bo w różnym okresie czasu różni ludzie dołączyli do wyzwania i chcemy zrobić to w ten sposób, aby jak największa ilość osób mogła ten setny dzień zakończyć właśnie na wielkim spotkaniu, na wielkim wydarzeniu, które już niedługo będzie wrzucone na naszą grupę, wszystkie szczegóły, a naprawdę będzie to fajna niespodzianka, także proszę śledźcie, dołączajcie cały czas do nas. Myślę, że jest warto pomagać. Szczegółowe informacje znajdują się w wydarzeniu na Facebooku pod hasłem Wyzwanie 100 – Ludzie z charakterem. W miniony weekend na hali Mosir w Radomiu odbył się pierwszy memoriał Karola Gutkowskiego. W piątek rozgrywki zainaugurowało starcie Legii Warszawa ze Startem Lublin. Później przyszedł czas na prezentację drużyny Hydrotraku Radom oraz odsłonięcie koszulki Karola Gutkowskiego z numerem 10, który od najbliższego sezonu będzie zastrzeżony. Kolejnym etapem imprezy był mecz Hydrotraku z Polfarmą Starogard Gdański. Gospodarze zwyciężyli 79-75, choć trener Witka nie był zadowolony z postawy swoich graczy. Wszystko się rodzi w bólach u nas na razie, także pierwsza połowa bardzo słaba obrona. Popełnialiśmy te same błędy, większość tych samych błędów, które popełnialiśmy w pierwszych dwóch spotkaniach, także to jest trochę niezrozumiałe, bo powinniśmy to wyeliminować. Druga pod tym względem była już trochę lepsza. Dalej nam brakuje płynności w ataku, ale to myślę, że to przyjdzie z czasem. Komunikacja w obronie też szwankuje, także mamy dużo pracy przed sobą. Drugiego dnia memoriału podopieczni Roberta Witki ulegli warszawskiej Legii 69-71. Tym samym potwierdziła się diagnoza szkoleniowca radomskich Smoków, który dzień wcześniej wspominał, iż gra defensywna jego podopiecznych pozostawia wiele do życzenia. To jest wszystko jasne i ja wiem, że popełniamy błędy, że jeden na jeden. Popełniamy grze w komunikacji, w przestawianiu się i później, gdy jesteśmy spóźnieni, to przegrywamy jeden na jeden i tu jest problem, nad którym się skupiamy, ale jeszcze tego problemu nie wyeliminowaliśmy na razie. Ostatniego dnia memoriału gospodarze musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Obiego Trotera. Misję udało się wykonać, bowiem Hydrotrak pokonał Start Lublin i ostatecznie uplasował się na drugim miejscu w pierwszym memoriale imienia Karola Gutkowskiego. Spora jakości do drużyny radomskich Smoków wniósł nowy nabytek Rod Kamfor. Ja wiedziałem, czego się powinien spodziewać. Myślę, że tutaj każdy, kto śledził nasze rozgrywki, wie, że stać go na takie występy. Pierwsze dwa mecze miał prosto, takie można powiedzieć, z samolotu i musi dojść do siebie. Ma jeszcze rezerwy, tak jak jeszcze Obi Trotter, spora zawodników jeszcze może zagrać dużo lepiej, także mamy czas na to, żeby krok po kroku iść w dobrą stronę. Hydrotrak Radom rozgrywki Enea Basket Ligi zainauguruje 26 września starciem ze Śląskiem Wrocław. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu.
Leclerc. Okazji bez liku tylko w Leclerc. Poduszka 70 na 80 cm, jedna sztuka 28,50. Buty damskie i męskie, jedna para 19,90. Płyn do płukania 1,8 litra 8,99. Leclerc.pl. Catering słodki, słony i sushi. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Wtorek w Radomiu zapowiada się słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Termometry pokażą 21 stopni. Na barometrach 1019 hektopaskali. W środę cieplej o 3 stopnie. Zachmurzenie umiarkowane i bez deszczu. Barometry w południe pokażą 1023 hektopaskale. W czwartek może popadać. Przez większość dnia niebo będzie zachmurzone. Na termometrach 25 kresek. Ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali.